jeszcze sporo. Pytanie, jak ja to kupię? Mi zaliczy tego questa. Tak. Razy się zalogować, 4 bounty. O, ty, ja tych bounty nie robiłem chyba. O 5 daily. No dobra. Ale nie chcę tego. Nie mogę ulepszyć. A mogę. A, bo one mają w ogóle chyba inne części. Czwarty level. No, no, no. O, mamy dyszkę do otworzenia. To go. Niestety, ale była szansa na SSR-a jakaś tam. To mam 80, ale pewnie nic nie poleci, bo z tych pilotowych nigdy nic nie leci. No. Tu nie ma gwarantowanego, nie? Ester, tego już mam. Kolejny SR, którego też mam, no i tyle. Mailbox. Aha, ty. No tak, bo dzisiaj jest poniedziałek. Reset weekly wszystkiego, ja zapomniałem. Czemu tego na przykład nie mogę ulepszyć? A, bo nie mam tego, levela 3-5 muszę mieć. A jak można dzisiaj wbić? 6. Kurde, i będzie porobione. Spend 500 golda. Może na tym. 400. Dobra, mamy. Pyk. A co jest proof glaze? To jest do ulepszania? High score. Kurde, ja tyle tego dostałem. Na złote trzeba złote, nie? Tak.
Czy jakoś na ulepszeniach muszę to zrobić? Zobaczymy. O, to jest to, dobra. Dziewięćset. Gather one time, spend vitality. O, dzięki za followka, Neko-kun. Witam. Szkoda, że te alerty się popsuły, ja nie wiem. Nie wiem, czemu one nie działają. Jak tam? Spoko. SSR Weapon Box. Okej. Ja biorę mieczek. Ja mieczka potrzebuję. Fox. Ile mam? Mało. Raz, dwa, trzy, cztery. Dużo tych dostawałem. Jak dostawałem, to dostawałem głównie duplikaty. Tu mam jedną gwiazdkę, czyli dostałem dwa takie. Tu mam gwiazdkę, czyli dostałem też dwa takie. I tu mam gwiazdkę, czyli też dwa takie dostałem. Czyli łącznie poleciały mi 2, 4, 6, 7. No i teraz kolejnego dostałem z boxa. O, tego potrzebuję. Kurde, tylko jedną sztukę mogę. Chipa SSR tej broni. Znaczy ja patrzyłem głównie na to pod względem PvP, wiesz? Ja wziąłem ten mieczyk tutaj teraz. Bo chipy na PvP nie mają znaczenia. Bo tam jest scaling. No dobra, tylko teraz pytanie. Czy zamiast tego nie byłoby lepsze to? Nie wiem, jak to na PvP będzie działać. To będzie zobaczyć. 940. Czyli co, rozumiem, że tutaj trzeba 1400 zrobić, żeby dostać SSR boxa, czy jak to działa? Ja już tego boxa dostałem przed chwilą. A, dostałem już go. Okej, dobra. Czyli on jest za 700. Łe, to easy do zrobienia dla każdego, nawet jak ktoś nie gra długo. To się dużo. O Jezu. A tu mogę wybrać, dobra. W ogóle ta kostka wydaje mi się taka średnia. Trzeba będzie wyczuć jej zasięg. I gdzie jest ten main quest? Tutaj. Ale wiem, że na pewno ten mieczyk jest spoko na PvP, bo tym mieczykiem lodowym prawie każdy gra.
Także może dzisiaj coś porobię na PvP, jak już go mam. Odechciało ci się? Is very sincere about this cooperation. We Archon Elric, I'm only here to see if you have anything to say to me about what you did. No ja chcę tylko jakieś bronie zgarnąć, bo ja w sumie głównie po to gram, żeby później tam na PvP się pobawić. Even after all these years, what a shame. I hope that when we meet next time, you can come down from your high horse. If there is a next time. Bossa z bossa. Ja jak robiłem, to ile zrobiłem? 4 albo 5 bossów? Dostałem jednego SSR-a tylko. Mam nadzieję, że dobrze klikam. No i teraz to, nie? Git. O, coś mi zlagowało. A jakoś też kręcić można się było, nie? To jest jedynka? Nie. Kurde, nie wiem. Tyle co widziałem, to jakoś można na ten się kręcić tym mieczem, tylko jeszcze nie wiem jak. Ja mam iść. Tam gdzieś, tutaj. Gdy atak? Chyba nie. Zaraz zobaczę. No nie. A, dobra, trzeba po prostu z miejsca przytrzymać lewy. Na nic nie są wrażliwi. O, pyk. Are you
from? I'm here to see Mr. Kim on Hycros order. You're a Hycros envoy? You don't look it. Not everyone can see Mr. Kim whenever they want. Wydaje mi się, że ta kostka na PvP będzie średnia. Lepsza byłaby tarcza. Zawsze jak trzeba gdzieś biegać z jakimś NPC-em, to on tak wolno biegnie. O, teraz to w ogóle idzie. Jest 36, można wbić. Dobra, muszę tu iść. A później chyba w ogóle widziałem, że od jakiegoś 40 albo 50 to będzie można wbić tylko jeden level dziennie. No i wbicie maksymalnego levela ma trwać od samego początku do końca, czyli 70 levela ma trwać 88 dni łącznie. Bullshit, no czemu nie dadzą od razu 70? Co mnie interesują jakieś bobaski, które grają godzinę dziennie? No i to? Działo się coś? O nie, dobra. No wiesz, w normalnych grach gierka startuje i masz od razu, możesz wbić sobie max level. Giga scam? Czemu? Ta, no tam nic nie leci. Na tym fioletowym. To akurat prawda. Tam też nie ma żadnej gwarancji, nie? Nic tam nie jest gwarantowane. Na tych złotych masz co 10 SR albo SSR. Więc coś leci.
What did you just give them? Giggs said it's a special drug. Thank you. O, muszę biegać za tym chłopem. Ja bym musiał w sumie do jakiejś gildii dołączyć. To było jakieś ciekawe? Ale Matrix to mówisz o... To mówisz o tych matrycach, czy o czym? O, no i łatwo. O kurde, jednak warto być w jakiejś gildii. Daily, donate. Rewards. Zawsze warto. Niby tak, ja sobie grałem w ogóle bez gildii do tej pory. Follow me. Level up. 34. A ty już wbiłeś dzisiejszy max level? Nie? Ile ekspa trzeba na level? 276. To mało tego ekspa rośnie. Pamiętam, gdzieś tam na 30 levelu to było 250k. Ale ta gierka Genshin Impact przypomina, bo to jest taki Genshin Impact, ale taki bardziej MMO, wiesz? Bo Genshina masz tylko solo albo co-op. Nie masz tam ani żadnego PvP, ani żadnych world bossów i tak dalej. A ty masz PvP, dungeony z ludźmi, world bossy, areny PvP są z rankingami i tak dalej. Z tego co widziałem, to nawet na tym, na Korei mieli tymczasowy tryb, tam chyba przez 3 miesiące, tryb Battle Royale. Więc możliwe, że u nas też za jakiś czas będzie. No dobra. 6 mobków muszę zabić. Tylko no niestety, tak jak mówię, nie? Content jest limitowany.
Max level odblokuje się dopiero za jakieś 80 dni. CS? 6400 prawie. Mało, nie? Malutko. Tam już widziałem, ludzie mają po 14k nawet. Tam po 11k. Mają? O kurwa. Ale to są już pay to winowcy, nie? Którzy po prostu losują duplikaty SSR-ów i je ten, refinują. No ale styl na arenach to nie ma znaczenia, nie? Bo na arenach te refinementy nie mają żadnego znaczenia. One są, wszystko jest zbalansowane. Że jak Lost Ark nie wypali, to z tą grą też tak będzie. Ale ta gra Lost Ark to są totalnie dwa różne targety ludzi. Plus ta gra jest jeszcze na telefonach, także... Tutaj już masz dużą bazę graczy. Wow. Pamiętaj, że jak coś jest na telefonach, jest cross-platformowe, to jest bardzo duża baza graczy dodatkowa. To nie jest Ni No Kuni. Mówisz o tym Crosswords. Miałeś w tym gniocie, gdzie było autoplay. Tylko. No to akurat to testowałem chwilę, no ale... No nie jestem jakimś giga zwolennikiem autoplaya. No ale zobaczymy. Na razie i tak nie ma w co grać, także. Ruiny mam do zrobienia, bo level wbiłem. Mr. Kim sent me. Yes. No ja się spodziewałem, że na przykład areny nie będą ten... Nie będą balansowane, nie? Nie będą skalowane. No jakby areny nie były skalowane... I ten z większym portfelem wygrywałby na arenach, to bym odinstalował już tę grę. You're sick too.
Ale kurde, coś takiego było na tym Swordzie, że jak się na niego zmieniało, to ludzie dostawali jakiegoś shielda. Później nie ogarnąć, o co tam chodzi. Czekaj. Weapons. Dodge. No nie wiem. O, to o to chodziło. Conspiracy to the weapon. Gain an ice shield equal to 10% of max HP. To o to chodziło. A tu jest 20%, nie? No ale z tego co wiem, to na PvP, nawet jak masz tutaj 0, ta, to na PvP na arenie każdy ma 6, no. Kurde, tu mam 70%, tu mam 100. I tu też mam 70. A, bo to chodzi o te sidequesty chyba, nie? A, tu za każdy ten jest losik. Tu złoty. Jeszcze mapy bym musiał porobić, bo tu mam prawie 90%. Tu mam 70. No i tu mam tylko 30. A przynajmniej tutaj do tych 70% by się przydało zrobić. To problem jest taki, że ta Navia to jest taki dosyć nowy kontynent, nie? I tutaj jeszcze dużo skrzynek jest czasowych. Że dopiero za jakiś czas się otworzą. Będzie można je otworzyć. Kurde, przydałoby się... O, tu jest World Bossik kolejny. Tu na jednego World Bossa można by iść, ale o tej godzinie to raczej wątpię, że znajdę ludzi. Pójdę sobie, wezmę tego waypointa najpierw. Zanim gdzieś dalej pójdę. W ogóle widzę, że ludzie na czacie pytali, o. Ale mnie to wspinanie się irytuje w tej gierce już powoli. Za dużo tego jest i ta postać się za wolno wspina. Ktoś otworzył chyba. Muszę aż tam się dostać.
Niby jakaś skrzynka powinna być, ale to jest chyba na dole, ja tam nie będę schodził. No tu powinno się wspinać tak, że wspinasz się, zaskakujesz dwa razy spadnie i znów. Dla mnie to powinni w ogóle wyrzucić to wspinanie się. Nie mam, czy spaka jeszcze. O, to mogę zrobić. Ale czy ja tam wejdę? To najpierw tutaj. No dobra, i teraz muszę tam wejść. Tak? Gdzie był ten waypoint? Tam. No to tu muszę wejść, tak. Ja tu nie wejdę chyba. Nie. Dobra, mam pomysł. Który chyba też się nie uda. O dobra, udało się. No i dobra, mamy waypointcika, gdzie można się tepać. Dobra, więc to ja zadzwonię chwilkę, idę sobie zapalić i kawkę zrobić. Także dwie minutki i zaraz wracam.
breeding. Need a good target. Dobra, jestem. Mam kawę. Fox. Kurde, jakieś ściany tutaj. Ja muszę się tam dostać. Ja tam nie dolecę. Ale bullshit, będę musiał się wspinać znowu. A, już mnie męczy ten świat w tej grze. Bo łatwiej by było, jakbym tutaj wylądował. Ile jakieś kurde wspinanie się. Nie dla mnie takie rzeczy. Dobra, w ogóle mam questa na otworzenie tych skrzynek. Hasło. Tak. Homer event. No już prawie 1000. Jak wbiję 3-5, to będę mógł dalej bronię ulepszyć. Co to jest?
With matching colors. Nie wiem. O, tu jest co-op. Kurde, na tych nowych mapach to niczego nie można zrobić, bo nic nie jest aktywne. Oho. Dobra, gdzie ja muszę iść? Te... tam. Stargate tutaj, czy co to jest? Nie. Jakieś działko gdzieś tu powinno być. Jeżeli dobrze to rozumiem. O, mam. Device not activated. A dlaczego? Jak to zaaktywować? Nie wiem. Może samo się zaaktywuje. To też nie działa. No dobra, ja muszę tam się dostać. Czyli tędy. O, tu coś jest. Ty. A nic nie mogę z tym zrobić. Kurde, ale trzeba kombinować czasami.
Dobra, dotarłem. Finalnie. Udało się. Tym jeszcze nie latałem. Aha, bo to jest to, ten relik do bicia. Okej. Okay. Aje. Robi jedynka? A, okej. Szukać energy canister, chyba o to chodzi. Malutki daje 5%. Tego nie zbiorę podczas walki, nie? No nie. No i dobra, mamy to. So soon? The destroyer is ready too. We just but before you leave. Start the powering device, will you? I'm getting ready to power the destroyer. Jak długa jest ta fabuła teraz? Dzisiaj. Get on when you're ready and I'll send you to the Hyena Queen. I hope you survive. Destroyer armor.
No ale to jest wolne. Nawet skakać się z tym nie da. Góry tam gdzieś działka strzelają. A, bo ja z działka mógłbym wystrzelić chyba. Dobra, mamy to. O Jezu. To się uda? Tak. Moja postać tam z tyłu dostaje hity. Mission item. Dobra, ale ja tu mam jakiegoś questa do zrobienia piratowego. Co ja tu muszę zrobić? Three Watchers. Czyli to. O nie, to jest kanon. Coś mogę zrobić? Dobra, no nie ma tu mopu na razie. A mountę nie odpalę, bo mnie mobki gonią. Coś tutaj mam. Homer event. 70. No tutaj te ruiny mi się cały czas świecą, będzie trzeba iść je zrobić. No i tyle. Fabuła na dzisiaj zakończona.
O, ty. To dwa kolejne World Bossiki, tak? Bo jeden jest tutaj. A drugi jest tutaj. Przydałoby się te fioletowe questy porobić, bo one są spoko. Sporo expa dają. Dobra, czyli tutaj. No i ok. Kolejny, a tu mam jeszcze jakieś do oddania, a to jest tylko exp. To co to jest? Frontier Clash. O, fioletowy armorek. Dobra, pójdziemy sobie zobaczyć, co tam jest. Tutaj cały czas jest coś do zebrania. Tutaj o. Exploration point. Ja nie wiem gdzie. Nie wiem. O, tego wcześniej nie było na przykład. Find team. Rozwój do teamów jest. Nie no, solo dam radę, nie? Opis? Trzy razy można to zrobić. To się trzy razy tygodniowo. Dobra, trzeba mopki po prostu zabijać. To 3 level, dobra, dam radę. O, mogę maczować, idź. Co? O Jezu. Macz. Aaaa, dobra, bo to jest na maksymalny level 33. Ja nie mogę już. No cóż.
A gdzieś indziej jest coś takiego jeszcze? To jest za nagroda? Nie, no to jest tylko jedno. Ja tego nie zrobię, bo mam za duży level. Bullshit. Dobra, gdzie to mamy? Tutaj. No i łatwo. 35. O, after 7 już jest. Do tego jeszcze nie mam zrobionego. Szóstka to jest level up to 3-6. Boy drift. No tutaj level up 3-8. No ale nagrody są słabe za te chaptery. Nie polecam. Tu mamy coś nowego. O, są void drifty. Tu matryce głównie są, z tego co widzę. Dobra, tu jeszcze jakiegoś questa miałem, nie? Tego. Czyli co, znowu będzie wspinaczka? Tu mogę wejść? Mogę. Ile expa potrzeba? 290k. Wejdę tu? Chyba tak. Chyba. Nie no, wejdę.
złap się tego. I co, za godzinę 15 będą arenki PvP. Zobaczymy. Jak to teraz pójdzie z mieczykiem? O! To jest boss chyba. To jest world boss. Dobra, zrobiłem. Uciekam. Tutaj jeszcze w ogóle mam jakieś questy. Niebieskie, których nigdy nie skończyłem. Czemu mi go na mapie nie pokazuje? Więc z metrów, to gdzieś tutaj będzie chyba. No jak spadza, że nie ma, ale... Jakieś części reliku są. O, dostałem. Relik SSR Shard. Co to daje? A, tu się wywaliłem ostatnio. Dobra, co jeszcze mamy? O, bo to jest jakaś free eksploracja. Puścisz mnie. Dzięki. Tu niby skrzynka, a to tam na górze. No dobra. To bym musiał oddać.
Czyli co, został mi w sumie level do wbicia. No i tyle. I ruiny do zrobienia. Dobra, czyli potrzebuję gotowanka. Tutaj idziemy. Make fried mushrooms. Pytanie, czy ja mam na to przepis. Nie. Mam. No jest. No i dobra, gotowe. Za dużo mi ten quest expa nie dał. Ale... Tu gdzieś jeszcze mam questa jakiegoś, tam. Steel supply box. O? Mam 6 pelotowych. Dobra. Idziemy tam tego kościka zrobić. To będzie 1000? Nie. 5 brakło. Dobra, jest 1000 równe. Jeszcze dwa boksiki. Jeszcze jeden gdzieś, gdzie on jest? Tam. Kurde, ale taka mega wolna jest ta broń, ta kostka.
8 dni do Gamescoma zostało. I tak nic tam ciekawego nie będą pokazywać. Wszystko już było. Ty, tu są jakieś dodatkowe questy. O. To trzeba probić. Tam są itemy do upgrade'u broni. No, skipuj to. Kurde, to są jakieś dłuższe te questy. O, naprawiony robocik. Teraz tutaj. Za godzinkę będą arenki. Testujemy mieczyk. Tak będzie się sprawował. Aj, nie tak chciałem. Coś kasa jest wbita? Ja mam 6400. A, 8K. Ej. To trochę zmienia postać rzeczy. A co zrobiłeś? Ty, przecież ja bronię mogę ulepszać chyba, nie? Nie, nie mogę. Czemu nie mogę? Aha. Nie mam tego. I tyle. Gdzie się to zdobywa? Paszport chesty dwójki. Dimensional Traits. Stellar Exploration. Czyli tu i tu. Jak to ulepszyłeś? A
Masz 180, używaj szybko. Old weapon. Nawet nie mam nic, żeby wrzucić tutaj stosownego. To ja to lepiej ulepszę. Tak, zaraz będę miał na piątce i zrobię questa. O, właśnie. Ale ja tu nie mam nic. Siema, siema, kurwa, witam. O, siema. Ty miałem w ogóle zmutowany mikrofon. Długo miałem zmutowany mikrofon? Mam nadzieję, że nie. Jak to działa, że te mopki są i podatne na zimno? Mają resy na zimno. Ta gra nie ma sensu. Na fizyka. Na fizyka. Oj, to tyle? I króciutkie to jest. Co ty mówisz? Muszę się rozkręcić, nie zdążyłem. No i dobra, 5 chapterów zrobionych. A mówiłem, że to się co 8 minut chyba regeneruje, nie? Ale to jest full recovery za 4 godziny. Jak zrobię wszystko, to full recovery to będzie dopiero za jakieś 2 dni.
jeszcze jednego potrzebuję. MK, VK, RV4. Witam. A chyba lepiej pistoleciki ulepszać, co? Mi się wydaje, że one są lepsze. O. Dziwne, to jak to takie krótkie? Puma? O, ty, bo ja w ogóle odblokowałem nowy. To jest który? Tarta, on jest git, no. Samona. Tarcza jest spoko. I moim zdaniem ta tarcza jest lepsza od tej kostki. Kostka jest giga wolna. Godziny? Ile otworzeń zrobiłeś? Tutaj ile masz? ...39? To ja na 44 pierwszych moich miałem tylko jednego SSR-a. Tak masz warto, no. Jak na 30? Nie masz gwarant. Czego masz gwaranta na 30? Ty mówisz na 30 levelu. Zawsze world bossy możesz porobić, nie? Ale to chyba level musiałbyś podbić. Czyli co? Czyli za 15 będę miał SSR-a? To tak działa tylko na pierwszym razie. Pierwszym? A. No, no, no. No bo już drugi raz lecę ten pasek, nie? Już 80 miałem. No ogólnie najlepiej, jak chcecie coś powiedzieć o jakiejś postaci, to najlepiej jakbyście mówili o broni, a nie o postaci, bo ja totalnie nie przywiązuję uwagi do tego, jak te postaci się nazywają. Prędzej bronię. Nie wiem, ogólnie ulepszanie tego coś daje, oprócz tych nagród tutaj? Nie wiem, jakiegoś speeda czy coś? Nie no, to jest spoko broń, spoko no. Nie no, to chyba nic nie daje. To i moja tego ulepszam, bo... na nim wyższy level. Ta. Thank you.
Ja bym osobiście wolał tą tarczę zamiast tego, zamiast tej kostki. O, Stargate. Ale nie wiem, czy ja chcę robić tego Stargate'a. Bo Stargate też zużywa Vitality, nie? Nie wiem, wy mi mówicie jakieś C1. Ja nigdy w Genshina nie grałem. Nie wiem, o co chodzi. Aha, gwiazdka, okej. No tak, duplikat, tak zwany. To wiem, o co chodzi. Szczerze? Ten Battle Pass? Tak średnio się opłaca. Nic tam jakiegoś super wybitnego nie ma. Dolety wręcz zero i do tego ten topór. No w tym Battle Passie nie ma nic fajnego. Już nawet nie wiem, jak to zapalić tego Battle Passa. Jak się odpala tego Battle Passa? Op. Ty, ale ten Battle Pass to jakiś ukryty jest. Nie wiem, gdzie on jest. Nie mam pojęcia. A, ja mam jeszcze story do zrobienia. Od postaci. Dobra, ulepszamy pistolety. No i na razie tyle. Nie mam tych kostek. Tych kostek giga dużo trzeba. Ile mam? 6,5. Dobra, wiecie co? Ja zadzwonię na chwilkę, 2 minutki i zaraz jestem z powrotem.
Dobra, jestem. Tarcze. Chodzi ci o te shieldy, tak? Które zbijasz, zanim zbijesz HP. Cześć, tu coś było do zgarnięcia fajnego eku, nie? Nie wiem co. Na jakieś aktywności można było zgarnąć fioletowy. A, to już wiem, na tym. A ja tego nie mogę zrobić, bo tu jest na 33 level. Lipa. A innego nie ma. O, tu są trzy kostki do zgarnięcia, a ja ich potrzebuję. A to nie jest tak, że jak... Czekaj, to jakoś tak było, że jak bijesz z innego żywiołu, albo z żywiołu, na który mobek jest podatny, to wtedy on nie dostaje na shielda? No, tak mi się wydaje, że było coś takiego. Na Nemesis? Co to jest Nemesis? O? A jest Nemesis, no. A co tu jest fajne? A, bo tu jest 100 do zgarnięcia, tak? I to Nemesis jest tylko tutaj? Jak ja mam to uderzyć? O. I nie chcę wypaść? A, to tak szybko nie wypadnie. Tym bardziej, że oprócz tego możesz te inne też wydropić, nie? Całą resztę. No ale to Nemesis to jest takie typowo pay to win, bo nie da się tego za darmo zgarnąć. Się chyba, że za tą walutkę. No, Dark Currency. Szybko się zbiera. No ja wczoraj wydałem na te normalne, bo się zdenerwowałem, bo miałem takie bronie, że na arenach to mogłem innym czyścić bronie.
I stwierdziłem, że nie no, tak być nie może. Nie wydałoby się to standard? To znaczy ja i tak nie wiążę jakiejś wielkiej przyszłości z tą gierką. Wyjdzie jakiś fajny, normalny MMORPG, to się pewnie przerzuca. Nie ma na bossach? Jest bardzo łatwy sposób, jak zgarnąć ludzi na te bossy. Idziesz na bossa, na jakimś channelu. Jak masz bossa, opiszesz na world chacie nazwę bossa i twój channel, na którym jesteś. Tak musisz pospamować z 5-10 minut. I ludzie przyjdą. Zresztą czekaj, mogę ci pokazać. W sumie mam jedną wejściówkę na bossa, to mógłbym zrobić. A poczekaj, zobaczymy, czy ktoś szuka ludzi. O, Robark 33, Tobek 113. Frostbot? A co to jest Frostbot? Ja nie wiem. Nazwa World Bossa. Którego? Tu jest Lucia. Tu jest Sobek. O, tu jest Frostbot. Ale nigdy nie piszę na przykład 3x4. Po prostu piszę tylko nazwę i channel. No, Robarga ludzie robią. Ja nie pamiętam, który to był. O, ten. Tylko serwery strasznie źle są zoptymalizowane w tej gierce. Jak jest 10-15 osób na World Bossie, to tak laguje, że to jest jakieś nieporozumienie. Prawda. Robark 54. O, już go biją nawet. On na ogień jest podatny. No dobra. Ty, bo ja nieuleczony jestem.
ta postać ma jakiś naładowany atak? Ha, taki ma, dobra. Ale giga wolno to idzie. Albo my to w czwórkę jesteśmy tylko. Ło, wow, myślałem, że zginę. Halo, wypuść mnie. Oj. Ale ta broń mega szybko skilla ładuje w innych. A bo tak mi się wydaje przynajmniej. Się już chyba leczyć nie mogę, co? Nie, no mogę, dobra. Co? No! Mega szybko ludzie przychodzą. Ty, mam dwie wejściówki. Ale lipa. Relika dostałem. Relik czarny. Dobra, może na jakiegoś innego bym poszedł, co? Kio nie robiłem. Lucy nie robiłem. Jest taki problem, że tu nigdzie blisko nie ma kurde TP-ka.
A może pójdę na tego robota, co? Rozbota, o. Zobaczymy, czy będzie tutaj, na tym channelu. Gdzie on jest? Cyk. Nie, tak wiadomo, jak ściągać ludzi. Bo to... Wiesz, wykorzystać wszystkie te wejściówki, które masz, te złote passwordy, no to jest chwila, moment, nie? Bez się opłaca? Rozbot 54. Ceny do sklepu? To chyba po zabiciu, bo nie wiem. Zawsze jeszcze można dodać swoją lokalizację, żeby ludzie wiedzieli, gdzie to jest. Jestem ciekawy, czy bez tego chipa da się dropnąć SSR-a. No ale z tego co widzę, to na tego Frostbota nie ma jakoś giga dużo chętnych. O, jest ktoś. A to ty jesteś. Siema. Jak się zabije pierwszy raz bossa, to jest chyba achievement, nie? Ja go jeszcze nie biłem. Pa, chłop ma w ogóle 4-2 ulepszone. Chodzi pewnie o ten, nie? O supresory. Chłop ma tutaj, czyli ma powyżej 11 KCS-a. Też masz? Pay to winowcy jesteście. Tyle w temacie. Ty, co się stało z bossem? A, to wziął. Na jaki żywioł on w ogóle jest podatny? Nie jesteś pay to winowcem? No to ja nie wiem. O. O co chodzi? Nie wiem. Zabrał się u mnie chłop?
Nic nie mogłem zrobić i umarłem. Osiągnięcie za to? Za umarcie? Od niego? Jak ty wbiłeś tyle CS-a? Nie rozumiem. Ty, oni go zbugowali. Chyba. Nie wiem, o co chodzi. Ustaw mnie. No ale musisz mieć je założone, nie? Żeby CS-a dawały. Ty, biją już go ludzie. Umarłem. Nie, nie umarłem. Aha. Tak ludzie to robią. No myślałem, że to pay to win offset trzeba być, żeby tyle CS-a być. Znaczy pewnie też, ale wtedy masz złote bronie ulepszone na maksa. No nie kasu, no ale pay to win offsy też. Wiesz, mają po prostu złote bronie ulepszone, tak jak te fioletowe, nie? O, ile osób już jest tutaj. To zależy akurat, bo Nemesis jest OP, a na free to play bardzo ciężko to zdobyć.
No, mi też nic nie poleciało. Unlucky. No i dobra, bosik pokonany. Dziesiąty level. Czekaj, ja muszę zobaczyć. Znaczy ja bym mógł dużo gwiazdek wbić, bo to też ma znaczenie, nie? O, tu będzie git. Ale tu mega dużo materiałów trzeba, żeby to ogarnąć. 1800 CS-a daje. No, ja mam taki problem, że mi tych materiałów brakuje. No, ale mam 8. A tu trzeba 7900, a ja mam 7800. Naprawdę? No, czekaj. O, to więcej daje. No i teraz 9K potrzeba. No to już nie będzie takie łatwe do ogarnięcia. Ta gra jeszcze jest w becie? Nie, ta gra miała już oficjalną premierę. Losów fioletowych? 12. A co? Czemu pytasz? Teraz wydaje. Ostatnio na YouTube'a wrzuciłem, jak otwierałem 51 zł i 190 fioletowych. Dobra, co tu jeszcze mogę zrobić?
Te, ja tą operację muszę zrobić na trzecim poziomie. No. Ty... Byłeś już na tej operacji? Nie masz vitality? A, dobra. Na razie wychodzę z party. Vitality skupiony. Nie wiem, mi się... O, sorry. Mi się nie podobają, ja nie lubię kurde ograniczeń takich. Jakaś stamina, jakieś vitality, dlatego też boss arka nie grałem. Męczyć mnie to zaczyna powoli. Jak wyjdzie w końcu jakieś normalne MMO. Gdzie nie będzie żadnych gównianych ograniczeń. Bo ja jestem osobiście zdania, że gra nie powinna cię karać za to, że chcesz spędzać w niej więcej czasu. Niby tak, ale większość mobilek ma na przykład limity na PvP, a tutaj PvP możesz się bawić od 12 do 24 praktycznie przez cały czas, nie? Te boty? Nie no, te boty akurat z tymi chińskimi znaczkami. Jak są tam, jak przegrywasz gierkę czy coś. Tam dużo gierek. To są specjalnie zrobione. Żebyś się nie poczuł jak śmieć. Że wszystko przegrywasz. To wygrywasz sobie z bocikiem. Jeżeli o to ci chodzi. No niemożliwe. O co to w takim razie na PvP możesz wejść od pierwszego levela? A poza tym tam i tak jest scaling, to... Jakim cudem zabijasz te boty 90% szybciej niż w normalnej gracie?
No jest scaling na przykład, masz wszystkie gwiazdki w broni na tym, na arenie, nawet jak nie masz na twojej broni, tak normalnie. Biegają na niebieskich broniach. Cześć, zrobię to, ja tam muszę coś zobaczyć. Kurde, nie ma broni od fizyka. Ale mi przywalił. O, umarł hop jeden. Chyba. O, ty nie ten chłop damage robi. Dobra, mamy to. Czekaj, ja muszę wejść tam i zobaczyć na to PvP. Pa. Chodzę na PvP. Gdzie to było? Tu jest info.
Balanced arena that allows wanderers to compete at similar level of base stats, weapon stats, relic stats. Czyli to wygląda tak, jakby po prostu wszystkie statystyki były równane ze sobą. No patrz. Chłop top 1 ma 7700 CS-a. Top 2 ma 12000. A top 3 ma 10. Top 4 ma 6k CS-a. A poza tym, jakim cudem my spotykamy Chińczyków, to co, ta arena jest cross-serwerowa? No bo tutaj mi się coś nie zgadza, nie? Arena musiałaby być cross-serwerowa. Kurde, nie wiem. Mi się wydawało, że te boty są po prostu wrzucone. Żebyś nie czuł się źle tym, że jesteś chujowy. Niestety, nic nie leci. Ekwipunek też żaden nie poleciał. Chińskie boty na jakieś migracje stajnika, nieprawdziwe PvP. No mi się też tak wydawało. Bo zawsze jak wchodzisz na arenę, jak ktoś wchodzi pierwszy raz na arenę, to zawsze wszystkie pierwsze trzy walki są na te boty. Nigdy nie trafisz ludzi w tych trzech pierwszych walkach. Tak samo jak rozegrasz te trzy pierwsze walki na boty, zagrasz dwa mecze na ludzi, przegrasz, przez co stracisz rangę, to znowu ci daje bota, żebyś odbił tą rangę, tak? Ja mam taką teorię. No tak, i to jest po to, żebyś mógł odbić sobie rangę. No nie wiem. A już tak naprawdę
Tylko twórcy wiedzą, o co chodzi z tymi botami. Okay. Tower of Fantasy Bots in PvP. Nie no, nic nie znajdę na ten temat. O, a poza tym słuchaj tego. Jak działa... O, czekaj, inaczej. Jak działa system balansowania? Scaling system, jak działa? Każdy na arenie ma 50 poziom. I twój gear nie ma znaczenia. Czyli każdy, kto wchodzi na arenę, ma 50 poziom i takie statystyki, jakby miał na 50 poziomie. Więc twój CS nie ma totalnie znaczenia na arenie. No, to są jakieś bez wepony wypisane. No, ale na to wychodzi, że... Że coś tu nie gra. Dobra, ja zadbuję na chwilę, na jakieś 5 minut, wracam i pójdziemy sobie właśnie na jakieś arenki, bo już chyba są, nie? Tak, są już arenki. Dobra, ja zadbuję na chwilkę. We'll be right back.
Dobra, jestem. Reliki muszę sobie zobaczyć. O. Te, tak? To. Nie wiem, jakie są najlepsze reliki na PvP. Challenge. Apex League. O, dostałem hopa. Jakiegoś. Ciekawe, czy takie lagi znowu będą, bo wczoraj jak... Wczoraj chyba pierwszy dzień było PvP, nie? To były takie lagi, że się grać nie dało. Naprawdę. No co za gościu, jak ja nie lubię takich ludzi. Biega z tym pistolecikiem. O Jezu, dałem to robić. Dobra, on ma to łopy brała. No nie mogę, no jak mi wkurwia to, że on stoi i strzela tymi pistolecikami. Wyjdę zaraz z tego PvP, przysięgam. No es. Aha, i to mnie dosięga, tak? Ale ta gra to jest taki bullshit. Chłop się kręci do góry na 30 tysięcy metrów. Czemu go to nie zamraża? Nie rozumiem. Tyle hitów dostaje.
Dobra, mamy to. Ale no. Na początku mnie tiltował ten chłop trochę. Ale udało się, finalnie. Nobel, kurwa, jesteś, przestań jęczeć. Dzięki za followka. Witam. Niestety nie wiem, alerty się popsuły. Dobra, mamy oponenta. Kurde, on ma tego. Ma tarczę. O, siema, elfen. Oj kurde. Dobra, mamy go. Aj. Aha. No jelo, kolejny winek. Dobra, powiem wam, że tak. Jak zdobyłem tą kostkę i ten miecz, to teraz mogę grać w PvP, bo wcześniej miałem takie bronie, że mogłem im jedynie czyścić bronie. Tak naprawdę. Co ja wcześniej miałem? Ja miałem wcześniej tak, pistoleciki, łuk i czakram. To były moje bronie na PvP. Tekeko. Trzymy. To z tymi brońmi, które teraz mam, to już jest dużo lepiej. Teraz można bić się na PvP. Chociaż jeszcze i tak zamiast tej kostki to wolałbym tarczę. No. Tarczę albo Nemesis. No ale jak tak patrzyłem na topkę, jakimi brońmi grają, no to... Ten miecz lodowy jest must have. I mu wydaje mi się, że głównie przez to, że on daje shielda, jak się na niego zmienia. I to jest dosyć spoko.
No, coś przeciwnika nie ma. Halo? No, giga OP to jest. Jak ja walczyłem z ludźmi, jak mieli ten mieczyk, a ja go nie miałem, to o Jezu. To nie chciało mi się po prostu. Co widzowie, przeciwnik się wystraszył. No. Chyba rip. A co się stanie, jak on nie wejdzie? W sumie jeszcze tak nie miałem. No właśnie nie wiem, jakie reliki. Mam jeden. O, mam jako wygraną. Okej. Mam tu taką głowę latającą. To jest chyba tam odbicie jakiegoś damage'u, nie? Czekaj, relik. To. Create a shield na 5 sekund. A czekajcie, bo tu chyba mamy też 5 starów, nie? Dobra, czyli mam shielda. I na 5 starze reflektuje 0,6 damage'u. Czwórka nie działa na Apex League. Increase speed. To mi się wydaje, że jest spoko. Nie, ja właśnie oglądałem filmik gościa z Korei i on podobno mówi, że to jest giga chujowy relik na PvP. Ten tutaj, ten Colossus Arm, że to jest do niczego na PvP, nie powinno się tego używać. Lava bomb? No to nie mam tego niestety. A, to stunuje. Podpala. No, to by mogło być spoko. I co tam jeszcze piszesz? Magnetic Storm. O, to mam. Czekaj. Zamiast tego damy sobie to. Pyk. No, i to powinno być w miarę git. W miarę możliwości oczywiście, nie? Mini. Tylko wiesz, jeszcze trzeba przyzwyczaić się do używania tych relików. Na przykład w ostatnich dwóch walkach, to nie użyłem ani raz relika żadnego. O Jezu. Dobra, to jest OP. No co jest? Co, chłop tak będzie uciekał?
A i uciekł mi. Czemu on mi co hita jakiegoś stuna daje? Mieczek dostaje się od razu na początku gry? Co ty mówisz? O Jezu. Kurde, zawsze mi z tego ucieknie, nie? Dobra, mamy go. No ale to już było troszkę ciężej. Jetboardy może zastanawiać kogoś w PvP? No to najsik, ten mieczek jest dobry, no. On jest spoko. Ale to co, musisz... wlecieć w niego tym cheatportem, czy jak? Bo nie rozumiem, jak ma to działać. Okej. Okay. A teraz już jaki level masz, Łajnek? Jak ci idzie? O Jezu, no przecież nic się nie da zrobić. No, on był po prostu wywalony na mnie, ty. Wywalony na to, że ja go biję. O co chodzi? Co on ma za broń? Nie da się na tą broń, no nie da się. Opa. Debil. No debil. No debil.
On mniej więcej z autoataku bije niż na jego z tego skilla. Jaki to jest kurwa bullshit. Jeszcze przez przypadek ulti użyłem. No nie, no to jest bez sensu. Nie wiem, ta gra jest bez sensu. Jestem w powietrzu, 3 metry nad chłopem. A on mnie melee atakami zabija, nie? Nie wiem. Ten system walki w tej grze jest do wyjebania. Gęgam. Albo hitboxy, o. No są hitboxy typowo kurwa pod mobilkę zrobione. Żeby tam Andrzejek na telefonie trafił z killem. Kolejny z tym dziadostwem, no nie wytrzymam. Chcesz to spamować, to możemy spamować. Nie wiem, kurwa mnie ten chłop, bo cały czas spamuje jednym skillem, nie? Dobra, nara. Chcę sobie tam pospamować gdzieś indziej.